ta instalacja, która jest głośną instalacją, po prostu wpływu, między innymi takie badania były już przeprowadzone w Polsce. Mogę je opublikować, nie ma żadnego problemu. Oczywiście, ja sobie sprawdziłem świeże. Z listopada zeszłego roku, czyli chwilę temu, Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, poważna instytucja, wielu profesorów. Ilu profesorów się podpisał pod tym? W tym komitecie jest kilkudziesięciu profesorów. Się chyba kilku profesorów podpisało, bo inni się nie chcieli pod tym po prostu podpisać. Panie redaktorze. Obaj też nie jesteśmy profesorami, więc Polska Akademia Nauk akurat uważam, że... Dajmy! Ale to pan pozwoli, trzy cytaty krótkie. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, by hałas, w tym infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierał negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka. Następny. Planowana odległość 500 metrów od wiatraka jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Trzeci cytat. Poziomy hałasu są niższe lub porównywalne niż wiatr, fale, pioruny, ulewne deszcz, samochody, samochody. Na czyje zlecenie zostało przygotowane to badanie? No proszę mi powiedzieć, bo pan je czytuje. Wiem przez kogo? Z Polską Akademię Nauk. Ale na czyje zlecenie? Ale sugeruje pan, że Polska Akademia Nauk jest skorumpowana? Nie, ja pytam się, kto za to płacił. Czy przypadkiem nie lobby wiatrakowe zleciło to badanie? A zrobi pan sprawdzenie tego? Nie, no bo jeżeli tak, to znaczy, że Polska Akademia Nauk jest skorumpowana. W mojej ocenie to było badanie zlecone przez lobby wiatrakowe. Chyba się w tej sprawie nie mylę. Skoro tak, proszę zobaczyć, kto za to. Serio tak to działa, że zleca się badanie za pieniądze, się dostaje taki wynik, jaki się chce? Jeżeli ktoś twierdzi, że wiatrak w odległości 500 metrów nie szkodzi zdrowiu człowieka, no przepraszam uprzejmie, no to obraża inteligencję każdego z naszych radiosłuchaczy. Profesorowie mówią. A proszę panią. Poważni. SGGW, UW, poważne instytucje, Polska Akademia Nauk. Możemy o tym badaniu, bo zaprośmy w takim razie profesorów do Sejmu, zróbmy poważną debatę. Niech się wypowiedzą. Pan jest wiceministrem. Ale panie redaktorze, ja wiem, jaki mają negatywny Zróbcie poważną wpływ. Komisję. A, proszę uprzejmie. Nie możemy. Dobrze. Zróbmy. Marek Suski złożył poprawkę napisaną na kartce, żeby włączyć panu, zamiast 500-700 metrów. Od tej pory nie jesteśmy w stanie od żadnego resortu uzyskać informacji, co to dokładnie Panie zmienia, jeżeli chodzi o produkcję prądu. Przyjmuję wyzwanie i teraz na falach radia RMF FM obiecuję, że zorganizuję w ramach swojego parlamentarnego zespołu do spraw suwerenności energetycznej spotkanie z profesorami, z ekspertami na temat negatywnego wpływu. Z jednej, drugiej, trzeciej strony. Proszę bardzo uprzejmie. Chętnie. W przyszłym tygodniu będzie takie spotkanie, to jest moje zobowiązanie. Niech się wypowiedzą nie politycy, tylko eksperci. I wtedy tylko zachęcam, żebyście wtedy też jako RMF przyszli i posłuchali, bo tu chodzi o to, żeby naprawdę dokonywać dobrych dla Polaków wyborów, a nie dla jakiegoś lobby po prostu. Bo im bardziej chcą czegoś Niemcy czy Bruksela, tym bardziej jestem wstrzemięźliwy. To pytanie, kto na tym zarobi. Pamiętajmy jeszcze o tak zwanym local content. To jest 70 centów z 1 euro wydanego na wiatrak, gdzie trafia? Do niemieckich czy duńskich firm. A ja chciałbym, żeby 100% pieniędzy zostało po prostu w polskiej gospodarce. W międzyczasie sprawdziliśmy, 37 profesorów naukowców się podpisało pod tym raportem panu. Nie wiem, 37 trzeba zaprosić, ale weźmy. Zaprosimy każdego, kto się od profesora Mierczarskiego począwszy, przede wszystkim zapytamy się polskich sieci elektroenergetycznych, czy są w stanie przyjąć taką dodatkową ilość inwestycji. Nie,